Krzyśka Głowackiego ocenia bardzo dobrze, jak i forma, jak i psychika. Na pewno będzie dużo zależało od tego, od dnia po prostu. Od tego, kto kogo pierwszy złamie, gdzieś tam delikatnie nadłamie psychicznie. Nawet jeśli się przyjmie, to nie można się podłamywać, tylko są jeszcze następne rundy, więc mieć nadzieję na pewno. Myśleć o tym zwycięstwie. Co do Krzyśka nie mam, bym powiedział, zastrzeżeń. Potrafi się skoncentrować na tym, co trzeba się skoncentrować, a podczas walki jest naprawdę bardzo agresywny.